Dobry wieczór Państwu. Trudno to sobie wyobrazić, ale kiedyś nie było przecież gazet, dzienników, tygodników. W ogóle nie istniała prasa. W niektórych krajach jednak, i to już nie jest bajka, informacji dostarczali tak zwani specjalni przekupnie nowin, którzy opowiadali wieści z całego świata. Tyle, że było ich bardzo niewielu i kazali sobie za nie bardzo słono płacić. Więc powiadasz, marszałku, że trzeba by to jakoś inaczej urządzić? Ależ naturalnie, wasza wysokość. Przecież już 150 lat temu pan Gutenberg wynalazł druk, a u nas ciągle wszystko na gębę. Powinno się drukować te wieści. Ba, ale kto się tym zajmie? No jak to mamy przecież przekupniów nowin, niech zamiast gadać zaczną pisać. Daj im się papier. Papier. Jakoś to będzie. I król z marszałkiem, oczywiście inkognito, udali się na rynek, gdzie przekupnie nowin zachwalali swój towar, aby wybrać spośród nich przyszłych redaktorów. Najświeższe wiadomości ze świata i okolic! Głośno i na ucho po 10 pistoli za sztuka! Brać i wybrać! Brać i wybrać! Wybuch wojny 30-letni! Co z tego wyniknie? Tylko u mnie wniknie w analiza zaistniałej sytuacji. Czy dojdzie do bitwy pod Białą Górą? Jakie będą jej skutki? Tylko u mnie! O, ten by się nadawał do wydawania pisma. Tylko u mnie sekretne wiadomości z dworów królewskich o tym, jak książę Albert otruł swego szwagra, porwanie marsgrabianki Szarlotty przez prostego Giermka. Tylko u mnie, tylko u mnie! Sekretne wiadomości na ucho. Ten też byłby niezły. To którego weźmiemy? Obydwu, wasza wysokość. Obydwu. Jeden będzie wydawał pismo rano, a drugi po południu, po południówkę. Spór dwóch dziejopisów o tym, jak było naprawdę. Co mówią gwiazdy? Astrolog Norbertus uchyla rąbka tajemnicy. Ciżby zakręconymi nosami znowu modne. Czy Kolumb był pierwszy i temu podobne rozważania? Tylko u mnie, to, tylko u to, mnie. To też warto by było drukować. Tak, ale tylko raz w tygodniu. I tak, proszę Państwa, oczywiście w dużym uproszczeniu, wyglądały narodziny prasy, która z czasem zyskała ogromną popularność i stała się potężną bronią w walce z ciemnotą i zacofaniem. Hej, nał poranny, chochlik niedzielny, dyliżac wieczorny, komu? Hej, nał poranny. Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. Zatną Białogronę. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę, chochlik, proszę. Co? Chochlika niedzielnego już nie ma? Niestety nie ma. Tak prosiłem, żeby mi odłożył. A choć amatorów pism, jak widzimy, nie brakowało, to jednak nowinki mówione, a raczej szeptane, wciąż jeszcze miały wielu odbiorców. Twarz zasłoniła? O tak? I myk do niego po schodach na górę na własne oczy widziałam. O, wstydu nie ma. Mąż na wojnie 30-letni, a ona takie rzeczy. Kłumie, kłumie, co wy mi opowiadacie? Wiem na pewno. Stryj mojej świekry żeni się z jedną taką, która zna pokojówkę kuzynki dworki Małgorzaty. I ona mu to powiedziała. Jest cała czarna. Zajeżdża czarną karetą w cztery kare konie i całą krew do kropelki. Wiele się, proszę Państwa, od tamtych czasów zmieniło. Pisma osiągnęły milionowe nakłady. Istnieje radio, telewizja, no i oczywiście takich rozmów już się nie prowadzi przy miodzie. Raczej przy pół czarnej. Dobranoc Państwu. Thank you.